Cześć, witajcie w deszczowym Żyrardowie. Ulica Armii Krajowej i to, słuchajcie, chyba są domy mieszkalne. To są domy mieszkalne kadry zarządzające, czyli dyrektorów, menadżerów. Zalała mi się ta soczewka. Także za chwilę wrócimy dalej. Dobra, jesteśmy z powrotem. Soczewka wytarta. Ładne są te domy. Mi się podobają. Zresztą to jest mój styl ulubiony. Żyrardów, aby ktoś nie wierzył, że to jest Żyrardów, że to jest Żyrak. Ktoś by się wydawał, że to jest Śląsk. Nie, to jest Żyrardów. Proszę. Zobaczcie, jak piękne wieże kościelne. Tam też podejdziemy. Cały kwartał tych domów. Jak widać, mamy czerwone światło. Żyrona. Kolejny dom. I tam jest cały taki ciąg tych domów. Nie wiem, czy idziemy, czy nie. Naprawdę, tutaj tego jest dużo. I to są drewuzki. To jest ten kwartał zabudowy mieszkaniowej. A tam dalej są te dzielnice. O, zobaczcie, te wieża kościelna znowu nam się pokazała.
A to jest tak, to jest tak zwana drewutnia. Tutaj tam pisali, że każdy taki jakby rząd, czy tam kwadrat tych budynków, chyba było 4 czy coś, miał taką jedną drewutnię i tam po prostu ludzie trzymali opał, chyba były też tam toalety, tak? I tak to wyglądało. Teraz znowu komuś zajrzymy na chwilkę do środka. Będziemy tego mać. Tutaj cały czas ludzie mieszkają, więc trochę nie kulturalnie by było po prostu wchodzić im do mieszkań. No i doszliśmy do kościoła. Tutaj ten kościół też był wybudowany z dużej inicjatywy właścicieli tej całej fabryki. Ogromny jest. Teraz jeszcze jesteśmy tak jakby od tyłu chyba, więc może pójdźmy tam. Tylko nie wiem czy... Ale to... Jesteśmy na placu przed kościołem. Jeszcze mi się tutaj mamy taki budynek. Mamy trochę w innym stylu, bo już taki otynkowany, ale cały czas jest to. Tylko ciężko mi jest złapać tak, żeby pokazać to całość. Zobaczcie tam w oddali. Stara przędzalnia, tak? Teraz oddalamy się, żeby zobaczyć kościół w całości. Zobaczcie. Kościół jest wielki. No niestety deszcz pada, więc trochę kropek nam się pojawiło na ekranie. To jest szkoła. Z tej perspektywy ją trochę widać. To była kiedyś szkoła i do tej pory jest szkoła. Ładna.
ten budynek. No to jest magistrat, bo tu jest herb Żyrardowa. No i oczywiście kościół Czyli to jest tak jakby główny, tak mi się wydaje, plac Żyrardowy. A tutaj mamy nazwiska i zdjęcia ludzi, którzy chyba przyczynili się do rozwoju tej fabryki. Jest elegancko. Budka z Londynu. Ładnie to wszystko zrobili, ale wszędzie mało ludzi. Może dlatego, że dzisiaj pogoda jest niezbyt dobra. Właściwie jest zła. Ten łącznik to jest chyba jeszcze nie zrobiony, bo ma wybite szyby. Zobaczcie, a tutaj parowóz. Naprawdę. Prawdziwy. Ale tu jaka ładna wieża. To jest ładne. To są chyba teraz te lofty, tak? Przerobione. Ciekawe. Zastanawialiście się, jak wygląda parowóz od środka, tam gdzie się steruje tym, to tak. Znaczy, no nie ma. Ja myślałem, a tu jest jakaś wajcha. Okej. Zobaczcie z tej perspektywy. Ale fajnie by było mieć loft tam na samej górze. To też budynek jest zrewitalizowany. Tam nawet chyba windę zewnętrzną podczepili. I doszliśmy do lnianego zaułku, a ta hala tutaj z tej strony jeszcze jest. Ja myślę, że kiedyś ją zrewitalizują, coś z niej zrobią. Bo szkoda by było, żeby ona się zniszczyła. Wszystko zrobione, ona jest niezrobiona. Bo pewnie dlatego, że ciężko ją przerobić na coś konkretnego. Na lofty, na mieszkania nie przerobić takiej hali. A sklepów, galerii jest to trzęsienia wszędzie. Zobaczcie, tam jaki komin wielki. Tam też są jakby jakieś takie fabryczne hale.
Za wiele nie widać. A i tu jest właśnie ta, te ponciochy, co były robione, bo to jest ta stella. Jeszcze jedno ujęcie. Tutaj jesteśmy w parku w Żyrardowie i w tym parku znajduje się taki budynek, a to jest dom reprezentacyjny. To znaczy tutaj w tym budynku za czasów funkcjonowania tej fabryki byli przyjmowani wszyscy ważni goście, inwestorzy, dyrektorzy i tak dalej. No i tutaj też były podejmowane wszystkie najważniejsze decyzje, jeżeli chodzi o fabrykę. W dzisiejszych czasach w tym budynku mieści się Muzeum Mazowsza Północnego. No i można sobie tutaj przyjść i zapoznać się z historią Żyrardowa, z historią fabryki. Jest też wystawa artystów związanych tutaj z tymi ziemiami. No kończymy tutaj wycieczkę do Żyrardowa. Także dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli się komuś podobało. No i cześć!